Cześć wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami maja i czerwca. Stwierdziłam, że zrobię taki filmik z dwoma miesiącami, bo tak naprawdę wszystko mi się powtarza, a nie chcę robić co miesiąc tych samych ulubieńców. Więc nie przedłużając, zaczynam tutaj od kosmetyków pielęgnacyjnych, bo jest ich mniej. I pierwszą rzeczą, jaką chcę Wam pokazać, to będzie z Farmony. Luksusowe mleko do kąpieli o zapachu majowego bzu. Zapach naprawdę jest przecudny. Jeżeli lubicie bez, naprawdę mega. To jest niby do kąpieli, ale ja tego używam pod prysznic, ponieważ nie mam wanny. Piękny, delikatny zapach tego właśnie kwiatu bzu. Bardzo lubię ten zapach. Fajny płyn do kąpieli, którego ja używam jako żel pod prysznic. Bardzo fajnie nawilża, nie wysusza mojej skóry, przepięknie pachnie. Tutaj mamy 500 ml, koszt około 25 zł, trochę dużo, ale po prostu nie mogłam się oprzeć, bo ten zapach jest przecudny. Także jak macie możliwość, powąchajcie sobie ten produkt, bo jest naprawdę ekstra. Kolejna rzecz, jak już jesteśmy przy ciele, to Farmona, że Wam kiedyś pokazywałam ten produkt. To jest ekskluzywne masło do ciała o zapachu pina colada, czyli ananas i kokos. Już zużycie jest widoczne. Przepięknie pachnie, bardzo dobrze nawilża skórę. Zapach, jak się posmarowałam, unosi się w całym mieszkaniu. Może być troszeczkę drażniący dla kogoś, kto nie lubi takich słodkich zapachów, ale dla mnie masło jest najlepsze chyba z tych wszystkich, które do tej pory miałam. Bardzo dobrze nawilża, natłuszcza naszą skórę. Może jakoś szybko się nie wchłania, ale właśnie jeżeli ktoś potrzebuje super nawilżenia i ma suchą skórę, produkt jest godny polecenia. Kolejne dwie rzeczy do włosów to będą dwa olejki, które ja używam na końcówki. Pierwszy z nich to będzie Garnier Fructis Goodbye Damage. Ja już któryś raz Wam pokazuję to serum. Bardzo dobry produkt na końcówki, jeżeli macie suche, zniszczone końce. Świetny produkt, bardzo ładnie tutaj nawilża i sprawia, że nie widać tych rozdwojonych, nieładnych końcówek. Tak samo jest z tym produktem, Gliscour Million Gloss, krystaliczny olejek właśnie do włosów. I ten produkt można używać albo mieszając go z szamponem, żeby powodował właśnie błyszczenie się włosów, a ja go stosuję jako właśnie preparat tutaj od połowy włosów i na końce jako taki właśnie olejek zabezpieczający. Bardzo dobre dwa produkty, polecam. I ostatnia rzecz pielęgnacyjna to będzie z Guerlain mleczko do demakijażu. Bardzo delikatne, bardzo wygodne tutaj z pompką. Mnie ostatnio, słuchajcie, te wszystkie płyny micelarne i płyny dwufazowe bardzo podrażniają. Ja nie mogłam sobie z tym poradzić. Wszystko, co by mnie nałożyła na oczy, mnie szczypało. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Czy może zmianą kremu pod oczy, ale krem pod oczy mi się sprawdza, także nie mam pojęcia. I tu jest pomeczka z kwiatem lotosu, która właśnie bardzo ładnie łagodzi podrażnienia. Produkt bardzo dobrze zmywa makijaż, jest delikatny i nie powoduje podrażnień. Bardzo duża buteleczka, bo tu jest aż 200 ml. Produkt jest bardzo wydajny, troszeczkę drogi, aczkolwiek no wydajny, więc jakoś mi tam nie było szkoda. I teraz przechodzimy już do kosmetyków kolorowych. I pierwszym z nich będzie podkład Estée Lauder Double Wear. Ja mam podcieniu 121 Bon. Tutaj mamy standardowo 30 ml. Koszt takiego produktu w Douglasie czy w Sephorze to jest około 175 zł. Pewnie bardzo dobrze znacie ten produkt. Ja mam go dzisiaj na twarzy. Zrobię Wam również test na żywo i tego podkładu i kilku jeszcze innych kosmetyków, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jak one się zachowują na skórze, jak wyglądają i tak dalej. Bardzo dobry produkt, bardzo dobrze kryjący. Jak dla mnie nie robi jakiegoś efektu maski, jeżeli nie przesadzimy z tym produktem. Ja mam bardzo dużo różnych plamek, przebarwień na brodzie szczególnie. I tutaj w okolicach nosa będziecie mogli oczywiście zobaczyć na tym filmiku, w teście na żywo. Ten produkt radzi sobie z tym naprawdę bardzo dobrze. I jest przede wszystkim długotrwały. W ogóle się nie ściera, jest bardzo długo na skórze. Ja potrzebuję do pracy bardzo dobrego produktu, bo muszę cały dzień dobrze wyglądać.
dlatego produkt mi się sprawdza bardzo dobrze, moja skóra wygląda naprawdę rewelacyjnie, także taki produkt. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, to jest korektor z NYXa, ten taki rozświetlający pod oczy, też mam dobrze znany, ja mam w numerku 1. Co prawda może wolałabym 2, bo ten jest troszeczkę dla mnie teraz za jasny, aczkolwiek jest super rozświetlenie pod oczami. Fajnie kryje te wszystkie cienie, opuchnięcia, jeżeli ktoś ma naprawdę dobry produkt i też jakoś super ekstra dużo nie kosztuje. Kolejne rzeczy to będzie rewelacyjny bronzer z Clarins, matowy, bez żadnych drobinek, który bardzo ładnie zachowuje się na skórze, ładnie ją konturuje, jak możecie zobaczyć, też go zobaczycie w tym teście na żywo, czy tam nie wiem jak go nazwę, czad make-up czy jakoś tam, więc na pewno będziecie mieć okazję zobaczyć. Rewelacyjny produkt, bardzo duży, fajnie się trzyma na skórze, jest matowy, więc jak dla mnie super. Kolejne dwie rzeczy, tak szybciutko mówię, bo nie chcę, żeby ten filmik trwał bardzo długo, takimi konkretami lecę. Kolejna rzecz to będzie baza serum z Diora pod tusz do rzęs. Szczoteczka silikonowa, tutaj biały produkt w środku, bardzo dobry, bardzo dobra baza, najlepsza jaką kiedykolwiek stosowałam. Bardzo długo trzyma się na niej tusz, nie osypuje się żaden tusz, nawet najtańszy, słuchajcie, który się wcześniej osypywał po tej, bez tego serum, bez tej bazy. Wydłuża nam rzęsy i ja go stosuję już naprawdę bardzo długo, ponad miesiąc i ten, wydaje mi się, że mi troszeczkę rzęsy urosły. Bardzo dobry produkt, jeżeli będziecie mieć okazję przetestować sobie albo w Sephora, albo w Douglasie właśnie najpierw tą bazę, później jakiś tusz, to sobie przetestujcie. I kolejna rzecz to będzie tusz do rzęs z Colistara, ten taki bardzo popularny Infinito. Tutaj jest też silikonowa szczoteczka, bardzo fajna i ten tusz z tą bazą wgrywa się bardzo dobrze. Mam ten duet dzisiaj na rzęsach i Wam teraz się zbliżę. No, naprawdę jak dla mnie bardzo fajny, naturalny efekt, więc taki właśnie wydłużonych, lalkowatych rzęs, bardzo fajny. I kolejne, ostatnie rzeczy to będzie zapach z Dolce & Gabbana, trójeczka, bardzo delikatny, owocowy zapach na lato. Jeżeli macie okazję, też sobie powąchajcie, naprawdę bardzo fajny i nawet długo się utrzymuje. Kolejna rzecz to będzie pomadka z Shiseido, którą też Wam chyba kiedyś pokazywałam, to jest numerek RS308 w takim ładnym czarnym opakowaniu. To jest taki róż, taka fuksja, bardzo ładnie wygląda i długo się utrzymuje, nawilża usta, nie wysusza ich. Produkt naprawdę też, te pomadki w ogóle z Shiseido są bardzo dobre i te lakiery takie do ust, bardzo długo się utrzymują, nie wysuszają ust, a są naprawdę długotrwałe. Kolejna rzecz, błyszczyk z Guerlain, który mam dzisiaj na ustach i też będzie w tym teście na żywo. Delikatny, bardzo delikatny, różowy kolor, który na ustach wygląda bardzo naturalnie. Tutaj pod spodem macie. I ostatnia rzecz, błyszczyk z Diora. Błyszczyki z Diora w ogóle uwielbiam. One mają fajne te pędzelki. Bardzo ładnie wyglądają na ustach, fajnie się utrzymują. To jest ten trzeci. Ja tutaj Wam pokazuję akurat taki półprzezroczysty, różowy, który jak nakładam na usta, powoduje efekt takich mokrych, powiększonych ust. I słuchajcie, to by było na tyle. Dajcie znać, czy ulubieńcy Wam się podobali, czy mieliście któryś z tych produktów. Zapraszam Was do subskrypcji, do komentowania, do kciuków w górę. I do kolejnego. Pa, pa!